I co teraz? Co teraz, moi drodzy? Bo mnie to teraz zastanawia, czy ja czegoś nie pominąłem. To jest dobre pytanie. Upewnię się. Ej no, moi drodzy, halo, co to ma znaczyć? Cutscenka mi się w ogóle nie odpaliła. Co jest? Co jest grane? Co ja źle zrobiłem? Przecież jeszcze jest jeden boss. Z tego co widziałem. Ej, no co ja źle zrobiłem? Kurde, wszystkie poziomy zrobiłem. Co jest? Czemu gra mi tutaj nie chce przedstawić tego bossa, z którym będziemy musieli się zmagać? Tu mamy zrobione, tu mamy zrobione. Chyba, że wiem, o jaki poziom chodzi. Nie mówcie, że to jest ten właśnie poziom. Dobra, to już widziałem. Dobra, tu jeszcze nie mamy statuetki, więc trzeba wrócić tutaj do tego poziomu. Ja pierdzielę, no nie, to jest ten poziom. Dobra, miejmy go już za sobą. Ja go na szybkości przejdę, żeby było to 100%. Możliwe, że tutaj, żem zostawił skrzynkę. Bo tej skrzynki nie zbierałem z tego co pamiętam. Ale pewności nie mam 100%, tak więc możliwe, że to nie pozwoliło mi zrobić tutaj 100%, więc teraz powinno być wszystko w porządku już. O, patrzcie, tutaj nas nie było. Trzeba było na ten gong wejść. Widzicie? Patrzcie, jak żeśmy łatwo ominęli, kurde, kolorowy klejnocik. Ja pierdziele, to pewnie dlatego ten boss się nie chciał odblokować. Teraz już będzie wszystko w porządku. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, bo ja przecież tutaj nie mam 100% zrobionych. Przecież ja statuetki nie dostałem, przypomniałem sobie. Kurde, widzicie, jednak backtracking tutaj był wymagany, żeby przejść dalej, więc no cóż, jak trzeba by było, to się wróciłem. Ale sprytnie zrobili, że trzeba, kurde, na gong wejść. Ja bym o tym nie pomyślał. I mówię to autentycznie szczerze. Ja bym o tym w ogóle nie pomyślał. Mamy to, moi drodzy. Mamy to. Teraz szybko do przodu, byleby do przodu. Okej, będziemy mieli statuetkę, jak nic. Bardzo prosta sekwencja. Proszę państwa. Dobra, to teraz ja się z wami chwilowo żegnam i widzimy się po przejściu tego poziomu. Dobra, jesteśmy z powrotem. Już mamy poziom zaliczony 100%. I teraz tylko pytanie, co będzie dalej? Co będzie na nas dalej czekać? Czy ten boss się odblokuje, o którym ja myślę? No, na razie się nic nie odblokowało. No wszędzie mamy już statuetki pozbierane. Chyba, że jest jeszcze jakiś poziom, który pominąłem, ale wątpię w to, bo wszystkie już robiłem. A, tu jest jeszcze poziom. Ja myślałem, że ja coś, kurde, coś zepsułem, a tu jeszcze jest poziom, o którym zapomniałem. Save the ice trapped Krugobos. Okej. No, tego poziomu nie robiliśmy. A bardzo dobrze go pamiętam. Pamiętam, że lubiłem ten poziom w miarę. Pozostałe też nie były, Boże, jakoś złe czy coś, ale po prostu, wiecie, no były trudne, no nie?
Ale muzyka, kurde, grafika tego poziomu jest przepiękna. Przepiękna. Ja wiem, że ja się powtarzam, ale muszę się powtarzać czasami, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Dobra, na razie mamy 20 klejnocików na 100. A tam był gobosik. Więc zobaczmy, co on by miał nam do powiedzenia. Okej, czyli w dużym skrócie gobosik utknął w lodzie, jest zamrożony i naszym zadaniem jest uratowanie go z tej pułapki, bo wpadł w pułapkę taką, że się zamroził. To żem poleciał, ja pierdzielę. To żem naprawdę poleciał. Wiecie co? Ja może bym potracił tutaj życie i bym stąd wyszedł po prostu. Dobra, najpierw pójdźmy do sklepu. Mamy 552, a trzeba sobie kupić dwa robociki i dwa te donaty. Z czego teraz fioletowe kupimy. Dobra. Mamy dwie fioletowe albo purpurowe donaty. Dwa purpurowe donaty oraz dwa te robociki. Zresztą mogę nawet pokazać. Proszę bardzo. O, mamy. Teraz możemy robić poziom. Ten most też jest piękny, taki, powiem wam szczerze. Bardzo go lubię. Fajna sprawa, jeżeli chodzi o ten mościk. Moim skromnym zdaniem. Of course. Dobra, to co? Używamy purpurowego. O kurde, ale żem wyleciał. Ja pierdziule. O Jezus Maria, tego to ja się nie spodziewałem, że aż tak wysoko polecę. Jezusie! O, i tam u góry był jeszcze klejnocik schowany, widzicie? Patrzcie, kurde. Jak gra nas by... Gra by nas w ogóle o tym nie poinformowała, bo po co? A i po co mi teraz to, skoro... Tak, Krok jest najlepszy przyjacielem gobosów. Dokładnie tak, gobosiku. Ty, ale nie chcę tutaj się czepiać czy coś, ale zdobędę ten purpurowy ten. Nie zdobędę go już.
Nie zdobędę go, no ja pierdzielę. Wolałbym go zdobyć. Może tam się na nowo teraz odblokuje, może trzeba jeszcze raz to zrobić. No nie, nie odblokuje się, bo po co? Jezus, Jezus, Jezus. No, o to chodziło. Musiałem aż zrobić kurde load state'a, zanim wtedy ogarnąłem Tom. Musiałem zrobić aż load state'a, zanim ogarnąłem tą purpurową, tego purpurowego donata, więc musiałem powtórzyć jeszcze tamtą sekwencję. Ale najważniejsze, że będziemy mieli 100% zrobione. Przepraszam, że ja tak robię, ale no po prostu zależy mi na tym. Chcę przede wszystkim sobie i wam zaoszczędzić czasu, a ja to robię tylko i wyłącznie dlatego, znaczy ja to robię tylko i wyłącznie w trakcie cięcia, więc wy tego po prostu nie widzicie. Ale chcę sobie trochę zaoszczędzić czasu, ponieważ no uważam, że po prostu trochę lepiej zaoszczędzić ten czas, niż żebym ciągle wracał się, nie? O, coś tutaj mamy. Aha, to jesteśmy tutaj, ale my już tu byliśmy. Tutaj musimy iść. Trochę mnie dezorientują te fejle i powoli mnie irytują, to muszę przyznać. Dobra, pyk, pyk. I to tyle. I tu już mamy fajnie zebrane, więc teraz możemy iść do góry. Jak najbardziej tak. Proszę bardzo, nie ma problemu. Ja jestem przyjacielem gobosów, więc tym bardziej moim obowiązkiem jest ratowanie was.
moi przysympatyczni przyjaciele mali. Serio, kurde, gobosiki są fajne. Naprawdę uwielbiam te stworzonka. Czasami chciałbym być jak krok, szczerze powiedziawszy.